Zakład Aktywności Zawodowej funkcjonuje od 10 lat i przez te 10 lat przeszedł ogromną metamorfozę. Jest to miejsce, które cały czas żyje, które cały czas się rozwija. Sama intencja Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych jest czymś naprawdę wyjątkowym, że to naprawdę jest sens życia. Prowadzimy dwie działalności gospodarcze. Po pierwsze jest to ośrodek odnowy biologicznej, jest to miejsce codziennej rehabilitacji naszych pracowników niepełnosprawnych, ale również świadczący usługi komercyjnie. Wszystko, co wiąże się z gastronomią w szerokim znaczeniu tego słowa, to właśnie ZAS. Prowadzimy na miejscu stołówkę, która jest ogólnodostępna dla klientów. Drugim ważnym obszarem jest obszar związany z cateringiem szkolno-przedszkolnym. Organizujemy warsztaty kulinarne, pieczenie ciasteczek. Aspekt kulinarny i gastronomiczny nie zaczyna się i nie kończy się tylko i wyłącznie na dostarczeniu posiłku do przedszkola. Szerokim echem rozwinęła się nasza cukiernia Słodkiej Gosi. Na co dzień serwujemy naszym klientom słodkości, które są dostępne w naszym zakładzie. Gościnnie występujemy również w teatrze, w Centrum Kultury i Sztuki, gdzie prezentujemy domowej roboty wypieki. Świadczymy całe spektrum usług gastronomicznych, które odbywają się zarówno w naszych przestrzeniach. Posiadamy dwie sale konferencyjne plus stołówkę, którą wykorzystujemy na różnego rodzaju spotkania biznesowe, spotkania okolicznościowe, stypy, komunie, spotkania rodzinne, imieniny, urodziny. Obszar naszej działalności jest bardzo szeroki, ponieważ na co dzień wydajemy w granicach 900 posiłków. Istotnym jest to, że 70% naszego zatrudnienia stanowią osoby z niepełnosprawnością. Osoby niepełnosprawne nie pozostają same sobie podczas wykonywania jakiejś czynności, tylko cały czas mają wsparcie w postaci tego instruktora. Jest 5 instruktorów, jako kucharz instruktor i mamy 24 podopiecznych. Jest tutaj takie miejsce dla osób niepełnosprawnych. Każdy może się z takiej dziedziny, prawda, wykazać. Ja akurat pracuję tutaj na stołówce. Mam problemy ze wzrokiem. Są mi też osoby niewidome, które sobie świetnie radzą. Niepełnosprawni, pełnosprawni. Naprawdę. Od kilku lat naszym mentorem kulinarnym i taką osobowością wręcz, osobowością, która rozświetla tutaj intencje ZAS-u, jest pani Inessa Kim. Projekt, do którego zaangażowałam również moich przyjaciół, kolegów z programu Top Chef. Adrian Felix i Iwo Violante przyjechali tutaj też dzielić się swoim doświadczeniem. Mnie zachwyciło to, że mimo że dziewczyny są niewidome, one lepiły najpiękniejsze pierożki. Potrafią naprawdę bardzo wiele, czasami nawet więcej niż osoby, które mają oczy. Przychodzę tutaj już od około 2 lat. Zawsze jest smacznie, przyjemnie, obsługa bardzo dobra, szef kuchni bardzo dobrze gotuje, pani Wiesia dobre porcje nakłada. Każdego dnia jest co innego, więc naprawdę można wybrać coś dla siebie. Wiele osób tutaj pracuje niepełnosprawnych, więc po prostu potrzebują nie tylko jakby relaksu, ale też po prostu typowej rehabilitacji. Powiem szczerze, że bardzo, bardzo fajna rzecz, bo nie w każdym zakładzie pracy jest możliwość rehabilitacji. My osoby niepełnosprawne też musimy stawiać na to, bo dzięki temu też możemy się poruszać. Mogę i odpocząć, i się zrehabilitować, i sobie pomóc tak naprawdę. Oprócz leków to też jest ważne. Zajmujemy się również rehabilitacją dzieci z różnymi schorzeniami. Mamy konkurencyjne ceny, czas oczekiwania na zabiegi nie jest długi. Profesjonalizm, dobrze wyposażone sale na pewno przyczyniają się do tego, że ta rehabilitacja jest skuteczniejsza. Nie mam poczucia światła, natomiast produkty wyczuwam pod ręką. Nie od urodzenia jestem niewidomą, prawda? Więc przedtem pracowałam jako księgowa, ale teraz zawsze lubiłam gotowanie, więc nie będę szukała innej pracy. Ja kocham tą pracę, więc uważam, że ani jeden dzień nie jest dla mnie karą. To jest nad rodą, a tutaj po prostu my tworzymy rodzinę. Każdy jest takim piątkiem tutaj, taką układanką, takim puzem. Jeden do drugiego pasuje, jeden na drugi się nakłada. To jest właśnie fajne, bo nie w każdej firmie tak jest.
Na pewno warto nas odwiedzić dla atmosfery. Oprócz domowej, świetnej kuchni, oprócz cudownych wypieków cukierni Słodkiej Gosi, oprócz profesjonalnych zabiegów, jakie oferuje Odnowa Biologiczna Zakładu Aktywności Zawodowej, zapraszam, żeby po prostu z nami pobyć, poobserwować, zobaczyć, dotknąć, zmierzyć się z tym, jak wygląda funkcjonowanie wśród osób z niepełnosprawnościami.